Ole, lagi, ty. O, zapomniałem zawsze wyłączyć. Halo, stop, lagi. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler. Moi drodzy, jak zawsze na samym starcie przypomnę, może lajka zostawić, jeżeli ci się tutaj podoba seria, oglądasz, dobrze się ze mną bawisz, to lajk, zawsze mile widziany, komentarz, subskrypcja, możesz wpaść w linki w opisie, tam też Instagram, Twitch oraz Twitter. Polecam serdecznie. My kontynuujemy sobie historię. Dzisiaj niestety, ale niestety jestem gigamady. Jestem gigamady i gigasady. Jestem wszystkie rzeczy naraz. Mam nadzieję, że nie odbije się to jakieś turbo na odcinku i że mi się humor poprawi, właśnie nagrywając sobie odcinek. Szczerze mam taką nadzieję. Nigdy nie lubię nagrywać, że jestem sad albo mad, a już w ogóle kiedy jestem sad i mad, bo wtedy to się kurczę kombuje i no nie jest fajnie, jak człowiek taki wiecie jest. Tak nagrywa, no to jeszcze robi kilka rzeczy naraz przy okazji nagrywając, bo ma jakieś sprawy do załatwienia, no to wiadomo, że to się tak. To nie jest zawsze dobrze, ale z drugiej strony i tak co? I tak bym sobie chciał coś nagrać, aby zagrać. Więc jakbym zagrał teraz. A tak, to solo, no to nic by to nie dało. Tak przy okazji nagrywam odcinek. Wczoraj uczyłem się tutoriala, jak przejść, kurczę, jak przechodzić Real Politics, jak grać w Real Politics. Nic się nie nauczyłem, ale mam nadzieję, że kiedyś walniemy sobie serię wielką polską czy coś. Jakąś taką szybciutką serię, kilkanaście odcinków z podbijania państwa. Może zrobimy jakąś, bo tam chyba można, wiem, na przykład komunistyczną Polskę czy coś. Powrócimy, stworzymy, nie wiem, ZSRR, cokolwiek. Brzydki, zły i łysy, tak nazywa się misja. Psia mać. Myślisz o tym samym co ja? Czeher będzie próbował nas przechytrzyć w trakcie finału? Ano, stawiam lewe jajko mojej babci, że z czymś wyskoczy. Wiem, że ostatnim razem średnio wyszło, ale powinniśmy uderzyć w niego, zanim on uderzy w nas. To stąd te sterty wybuchowego śmiercia? Co? Jeszcze jak, jeśli się uda, pozbędziemy się go na dobre. A wiem, gdzie się chowa. Prawie, tak jak się składa, że znalazłem gościa, który każdej nocy realizuje dostawy do naszego wysokiego przyjaciela. Przy dobrych wiatrach zaprowadzi nas prosto do Herba. Po prawdzie, to już jest dobra godzina, ten goniec powinien kręcić się teraz przy dokach. Znajdź go i śledź. Ja go rozpoznam. Jeśli moje informacje są dobre, powinien wchodzić... chodzić w kapturze i wyglądać cholernie szemranie. Jakiego trudno przegapić. Ano i pamiętaj, bez szaleń, śledź go, ale dyskretnie zrozumiano. Dobra, więc musiałem sobie coś ustawić na drugim monitorze. Lecimy. Cały czas mam misję wygrać tutaj turniej. Dużo na samym początku słuchajcie w ogóle nagrywania całej tej serii Rustlera. To jest kilkanaście odcinków. W ogóle po pierwsze to ja chciałem montować tą serię, bo ja myślałem, że to będzie szybka, króciutka gierka na teraz, wiecie jak jest, nie? I szczerze myślałem, że bardzo dużo się napracuje nagrywając tę serię, a tu słuchajcie, okazuje się, że no seria się sama broni. Obroniła się seria, to musimy jej przyznać. Jest to koks giereczka i bardzo przyjemnie się w nią gra. I właściwie to nie trzeba za bardzo jakoś turbo pajacować przy gierce, tylko faktycznie można usiąść i nagrać z tego serię. To dziwne, ja lubię pajacować. Ja kiedyś miałem taki w sobie taki wątek pajacowania, wymyślanie różnych rzeczy śmiesznych, ale teraz nie wiem, jakoś mi tak. Przeszedł ten wątek, nie wiem, starszy jestem i jakoś mi tak. Chyba życie jest coraz smutniejsze. Muszę odnaleźć sens życia, wyprowadzić się. I wtedy. Wtedy na pewno odzyskam część siebie. A to było smutne, mówiłem, że dzisiaj jestem smutny. Na pewno muszę go śledzić. O kurwa. O, podążaj za gościem, doprowadzicie do kryjówki Herma. Dobra, jest podążane. Nie, poczekaj, poczekaj już. Poczekaj!
Jakiś łucznik jest? Czy on wygląda trochę jak Ryze? Ryze. Nie jak Ryż. Jak ta postać z League Legend. Wiedzieliście, że oni w tej piosence Rise, 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 Make, make him vampire you, to się nie śpiewają Ryż, Ryż, Ryż? Ja na przykład, nie no, widziałem. Ale mogę się założyć, że na pewno ktoś pomyślał, że Ryż śpiewają. Ty, bo my jeszcze tą bombę granat mamy z poprzedniej misji. Ty no, w takim tempie to on nas za bardzo, słuchajcie, nie zaprowadzi do tego, gdzie on, do kryjówki Herba. Wkurzony. Ktoś się chłop go staranował. Albo to jest dostawca czegoś. Goniec. O, to tu? Nie. A pierwszy raz widzę taką sytuację. Skonfrontuj się z gońcem. No dobra. Osiągnięto punkt kontrolny. Ten napis jest zawsze świetny. Czołem, ładna noc na spacer, co? Zaraz, gdzie jest Herb? Co tu się dzieje? A podpowiedź zaczyna się na wpier, a kończy na dol. Pierw podbi... Co? Miejmy to już za sobą. O kurwa. Tu ich kilku jest, nie zauważyłem. Teraz wy jesteście w pułapce, hahaha. Kurde, wydaje mi się, że dobre bloki wala, a tu ciągle jakby... Ojejoj. Ważne, że jest punkt kontrolny. Widzicie? Nawet te mocne ciosy mam wrażenie, że blokowałem. Ty. Rzuciłem to? Czemu nie mogę tego rzucić? Halo. O ty. Kurczak. Ty, no nie mogę tego rzucić, halo. Skamaz. No, może się uda, czekajcie. Kurczaka. Nie, dobra, to nie ten, to. Myk. Kurwa, wy to kto byliście? Znakie cała. Ajajaj, to jakiś pajace przyszły, już ich miałem. Co to było, ty? Kto to był? To jakaś policja była, czy coś? Milicja? Trudno się gra na trudnym. Myk. Dobra, najpierw trzeba pachołków załatwić. A już nie ma zbroi, kurde. Dobra, pachołki najpierw. Dobra, jeden pachołek. Nie mam kondycji, kurde. Dobra, drugi pachołek. To powinno być dość łatwo. Oj, tak dość łatwo to bym nie nazwał. Czekaj, czekaj, pogadamy. No dobra, gdzie do diabła jest Herb? Słuchaj, jestem tylko gońcem, przeladnikiem. To dosłownie moja pierwsza noc w robocie. Naprawdę nic nie wiem. Wydaje mi się, że inny goniec zaczyna teraz swoją nocną zmianę na cmentarzu. Dlaczego na cmentarzu? Zobaczysz. Nie co, my tak wierzymy na tego? Halabarda? Czym jest kurwa halabarda? Aha, za włócznie. To jest to... Znaczy, czekaj, czy halabarda to włócznie jest po prostu? Chyba tak. Okej, okay, na cmentarzu. No w ten cmentarz znam dobrze, bo za każdym razem, kiedy tylko i wyłącznie próbuję udać się do miasta, to nie wiem z jakiego powodu zawsze muszę przejechać przez cmentarz, także... Jest zdecydowanie znany. Ten drogą dawno pierog nie jadł. Kuczaka to kurde, Ażbym tutaj odnowił sobie punkty życia. Bo zaraz zostanę w pieprz i będzie Lipton. Prosto w prawo, dobra. Nocna zmiana, powiadasz. Uuu, orzeł wylądował. Już czas naprzód. O kurwa. Orzeł... Ty. Co to czorta? Konfrontuj się z gońcem. Ha, spóźniłeś się. I nigdy przenigdy mnie nie złapiesz. Ha, 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 ha.
Prostaku, tak długo jak otulam mnie mrok, nikt nie może mnie dostrzec. To się okaże. Użyj pochodni, aby rozejrzeć się po sprzętarzu za gońcem. Okej. Okay. A to jakieś zaznaczone mam? Ty, no odpalaj mnie pochodnie, lewy. Rozejrzyj się po cmentarzu. Okej, okay, mogliby zaznaczyć jakiś tego. Tak, cmentarz to jest ogólne duże słowo. Ale dobra, popatrzymy w każdy możliwy zakamarek, jaki istnieje. Pochodnia, mam nadzieję, że mi się nie skończy. Rozumiem, już się kończy cmentarz. Po prostu chodźmy tymi dróżkami. O, tu będzie. Ojej. Mam cię, haha. O, ty, mam go. Wszystko pięknie, ale nic z tego. O nie. W końcu skończę mu się. Nie wiem, co to jest. O, widzę cię, hahaha. A, jestem, jam jest nocą. Poszukaj gońca za pomocą pochodni i tak znowu. Znaczy, trzeba go spostrzec. Wiesz, nie, o, oczyma. A, cmentarz nie jest taki duży ogólnie. Tu jesteś. Chyba nie tu, ty. Chyba go nie ma na cmentarzu. Bo cmentarz to jest tylko tu, gdzie byliśmy, nie? Bo jestem ślepy na przykład. O, tu jest. Cholera. No nie, no błagam. Poszukaj gońca za pomocą pochodni już prawie po wszystkim. Faktycznie mało widoczny jest Incineral. Pojawę. Pastem i ciężko znaleźć. Kurde, coś czuję, że teraz będzie na tamtym cmentarzu. Coś tak czuję, że na tamtym cmentarzu będzie. Coś chyba tu nie ma. I tutaj, o. Nie, zaczekaj, dogadamy się jakoś. Obyś miał do powiedzenia coś więcej niż poprzedni frajer. Gdzie jest Herb? Herb? W drodze do swojej kryjówki zaplanował tę, no, zasadzkę na ciebie i swojego przydusza... i twojego przy... twojego przydupasa. Czyli stary cwaniak miał ten sam pomysł, co my. Cóż, dobrze, że mnie tam nie ma. O kurwa, 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 buddy. Dojść do kryjówki przed Herbem. Ja to rozumiem, że brak wyścigu. To tylko takie nawiązanko. O nie, przepraszam, panie władzo. Mister władzo. A tu jest gdzieś plakat w sumie. Widzicie, teraz na przykład mnie nie gonią, jak zerwałem plakat, a czasem jest tak, że mnie gonią, jak nawet jak zbierę jeden plakat, to i tak te osoby, te jakby policja, milicja, która mnie już goniła, to mnie goni. Dobra, do kryjówki. Naszej kryjówki, tak, w zasadzkę. O, przepraszam, panie władzo. Ja steruję? Nie ja. A wszedł dokładnie tak jak ja. Patrzcie, no kogo przywiało. Drugiego kuta siarza. Cholera, już jest tutaj. A, chubyk nas o piździ włosk. Dziwi was to po tym zamieszaniu? Naprawdę, żeście myśleli, że przymknę oko na takich
Było dupców jak wy, mających pół królestwa do stracenia, litości. Siamać, niedobrze. To ty myślisz, że jesteś taki kozak, a wełbie ci tylko wiatr świszczy między uszami. Bez Badiego byłbyś nikim. Dlaczego, wiesz co? Masz, chwytaj za miecz. Odjeb dla mnie Badiego, daruję ci wtedy życie. Co? Nie ma mowy, Gaj. Słyszałeś, nie ma mowy, zapomnij. Może i tak nie dałbym ci żyć, żegnaj, kutasiarzu. Buddy! No to teraz twoja kolej. Liczę, że masz zgrabniejsze ostatnie słowa niż tatu plama po kale. Pierdol się, Herb. Wow! Muszę biec. Do diabła z nim. Zanim nie pozwólcie mu uciec. Proszę mnie tu zostawić. Znajdź schronienie. Mam to na mapie jakoś? Mam, ale gdzie to jest? O kurde, cały ten muszę przebiec. No dobra. W takim razie to schronienie. Na szczęście mamy także nasze regen. Regen konia jest dość wysoki. Zobaczcie, jak wolniutko. Ujujuj. To jest pewnie jakiś dobry konik. Który jest wytrzymałościowy, więc koks. Powinniśmy tutaj sobie poradzić z policją. Jebać policję, jebać, jebać policję. Tu, tu, tu. O, w sumie możemy przez tego przejechać. Jak to się nazywa? Peep Horse? Coś takiego, nie? Gdzie to jest? Tu jest. Myk. Peep Horse. A widzicie? I teraz mnie goni, nie? Teraz mnie goni chłop. A wcześniej mnie nie gonił, co jest? Nie, raz się gonią jedni, raz nie gonią. Nie wiem, dziwne to jest. Chyba tym więcej mam gwiazdek, tym nie jestem w stanie zerwać plakatów, bo nawet jak zerwę, to i tak... Albo przejechać właśnie przez Peep Horse'a. Peep Horse? Peep Horse? Nie wiem. Bo tego, bo i tak... Kurde. Szybko. Tam koniem chciałem konkretnie wjechać. Zostaw mnie. Myk. Zdobyta punkt umiejętności 4. Zadanie ukończone. Okej, okay, no mamy tylko i wyłącznie teraz główne misje. Koniokrad 3, ostateczne starcie. No wy ty czego chcesz? Już żem słyszała, co się wczoraj wyprawiło. Ty chyba wysrywasz z siebie te wszystkie pociągi i wybuchy, co? Pościgi i wybuchy. Niepotrzebne mi żadne porywające przemowy. Wynoś się. Co? Słuchaj, no tępy psu, bracie. Twój przyjaciel Heb zmobilizował przeciwko tobie połowę królestwa. Składowanie nielegalnych materiałów wybuchowych to nie był najbardziej lotny pomysł. Teraz wszystkie drogi prowadzą na turniej. Są poblokowane przez strażników i najemnych zbirów. Najprawdopodobniej padniesz trupem, a nawet jeśli nie... Tylko, że jesteś, nie dotrzesz na teren turnieju od południa. Herb po prostu wygra. Krótko mówiąc, kij mi w dupę i na imię. Mogę zaopatrzyć się w broń, ale odpada, żebym wspierał cię osobiście. Wiesz, prawo, porządek, bla bla bla, wybacz. Na jedno wyjdzie. Dojadą mnie, jak tylko tam dotrę. Niekoniecznie, tym akurat nie zakrzątaj swojej małej, łysej głowy. Z tym mogę ci pomóc. Jak to? Idź już, rób to, w czym jesteś najlepszy. Spierdalanie frajerów mieczem? Do zobaczenia na turnieju, powodzenia. No to chyba pora brać się do roboty. Dostań się na teren turnieju, pozostały czas. Następne ulepszenia, poka. Następne punkty, 8. 8 punktów to całkiem sporo. Wykupię, żeby nie spadać z tych koni. Nie utrzymaj. A, jeszcze policja mnie goni. Ale zajebiście. Nie wiem, czy to przez misje mnie psiarskie gonią, czy nie. Ty, taki kawał tu dygałem, tylko po to, żeby dygać z powrotem, XD. To dziętki. Mogę zebrać tutaj tego? Dyk. Oj, ty, chyba koniec ranny i wolniejszy przez to. Kurczę, niedobrze. Ty, to w sumie wyska... No i konia też zabiłem. Plan był dobry. W lesie szybciej guby psiarskich. One jak te gwiazdki tak dziwnie krzyczą, tak by oni nie mogą mnie wtedy znaleźć. Bo w lesie ciężko jakby... Nie wiem, czy lepiej sobie po prostu nie przeczekać teraz chwilę. Nie wiem, jak długo czasu potrzeba, żeby ich zgubić. O kurczę, a chyba nie mam, czy mam? Nie mam.
O, to jest kusza automatyczna. Tylko nie mam naboi. A nie, no jaka automatyczna, ty? Aha, bo przecież ja tą misję na czas robię, ty. A ja sobie tu czekam przez minutę. Dobra, damy radę. No jak ty? Myślałem, że zgubiłem policję. Tu. No. Ajajaj, widzowie. A, nie, miała być beczka, ale dobra. Czym? O kurwa. Tego konia może nie. Barty, gdzie chodź, więc mi tu czas na show. Ty, to jak mam tu tam przejść? Halo? Shit. No raczej już tamtego konia nie wezmę. Ja może oni wezmą grzy... Nie, no pewnie nie. Pewnie ja przypadkiem bym wziął tak grzybki. Koń, 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 koń. Jest tu koń. Myślicie, że Bard nadąży za mną na dół? A, on pójdzie po prostu ze mną. Będzie mi tu przygrywał. No wszędzie barykady. Chyba damy radę. Widzę barykadę? Nie. Oj! Patrzcie, pokażę ma sztuczkę. O kurde, ty, nie wyszło. To nie była ta sztuczka jak coś. Widzicie, zawsze przez ten zajebany ten przejadę. Za każdym razem to się dzieje. Szybko, wezmę tego. Nie wiem, czy to coś da ostatecznie, ale wezmę. Pyk, plakacik, żeby mnie nie gonili aż tak. Żeby było blisko, żebym przegrał, bo już mnie chłop praktycznie animacją ściągał z konia. Nie mam życia, jestem na hita. Proszę. Proszę. No już. Co się dzieje? Czemu jestem zbugowany? Nie mogłem normalnie zejść, nic nie mogłem zrobić. Stój, nie ruszaj się, łachudro. Mamy jeżdżącą przewagę liczebną. Przepuśćcie go. Jaśnie pani? Powiedziałem, żebyście go przepuścili. Macie problem ze słuchaniem? Es? A, kiesefowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to było no całkiem nieźle. Zawrzyj gębę i już idź zabić tego herba. No kurde, idę. Ja cię kręcę, to może zrobimy flaszeczkę. A teraz pora na... Uwaga, uwaga, wielki finał! Na ten moment czekali wszyscy. Ser Gaj stanie do walki przeciwko Ser Herbowi. Zagrzejcie ich do boru gorącym aplauzem, moi drodzy. Zasady są banalnie proste. Ten, kto pierwszy zginie lub wykrztusi poddaje się, zostanie ogłoszony przegranym. Kto wyjdzie z tego boju zwycięski i tym samym wygra królestwo, przekonamy się lada chwila. Powinieneś był zdechnąć już dawno temu. Z przyjemnością wypatroszę cię, jak lubującą się w gównie świnię, którą już wiem jesteś. Ale mam zbroję. Łuk. No to pokaż, na co cię stać, Gignos. Oj, niedobrze, nie mam HP. Ale ty, największy pojedynek. Walka na ko... Aha, to jest po prostu walka na kopie? Panie i panowie, nadszedł czas. Do boju. A tu mi Bard gra pod tym, więc widzicie. To jest szefem. Myślałem, że w ogóle my na jakieś miecze będziemy bili, a nie z kopiami się nadupsali. A, za późno, za późno. Za późno. Staram się wygrać dla widza. Nie no, Bart mnie rozprasza. Ale za późno, za późno, za późno. Widzowie, za późno. Mam nadzieję, że to nie jest ostateczna decyzja, w której jak przegrywam, to jakby jest koniec, zakończenie i dostaję jakiś finał. Szczerze mam taką nadzieję.
klikłem wcześniej, nie klikło mi się. Więc powiem szczerze, że potem jak klikłem i się nie klikło, to miałem wrażenie, że jest to uskryptowane i tak musi być. Ale nie, ty, nie wiem, lewy przycisk myszy mnie zawiódł. Dobra, to możemy skipnąć. Dobra, podejście numer 2. Jakiś, nie wiem, nie działa ten przycisk, patrzcie. Nie wiem, spróbuję szybciej teraz. A nie, bo wtedy chyba zmarnuję okazję całą, nie wiem, ale patrzcie, klikam teraz. Nic się nie dzieje. Jakby nie działa. Widzicie, klikam i jakby on mi nie uderza. Nie wiem, o co chodzi. Może... Nie no, ja... Nie no, no ten przycisk. No. Halo? Nie działa mi przycisk, ty, zbugowany jest. No nie mogę kliknąć nic. Chyba robimy a nie mogę teraz save'a zrobić, bo jak zrobię save'a, to będę musiał wszystko od nowa robić. Kurczę blaszka. Dobra, ostatnia próba i nie wiem co w sumie, bo jak zrobię save'a, no to nie będę, to będę musiał całą misję chyba od nowa. Wydaje mi się, że nie wczyta mi się od tego punktu kontrolnego. Niedobrze. Nie wiem, coś się zbugowało, no. Mimeszka działa, bo przecież klikam normalnie na wszystkim. I działa. A ten pierwszy zadziałał i później jest kwaśno. No nie działa! Może jakiś spacjent spróbuje albo coś. Spacja? Nie no. Oj, 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 szkoda. A spróbuję tu pojechać i zrobić remis wtedy jest. Kurde, może się naprawi zaraz czy coś. Nie mogę w niego kliknąć normalnie. Kurde. Ale kwaśno, ni. No nic, to muszę anulować zadanie i później robić szczyta i przechodzić od nowa. Albo, ty, jak anulowałem zadanie, to co muszę teraz robić? F9. Proszę. Proszę mi nie robić tego od nowa wszystkiego. To jest ten quest, gdzie muszę Badiego robić od nowa, tak? Ostatecznie starcie. No dobra, widzowie, no to 28 minut, to ja w sumie... To... Wolę, ja nie lubię tak strasznie robić, że nagle przerywam w połowie tego i muszę tego, ale no... w sensie w połowie misji, której nie zrobiłem. Ale niestety obawiam się, że musimy tą misję dokończyć jutro. Bo odcinki są tutaj codziennie. Zostawcie lajka, komentarz, suba. Wpadnijcie na drugi kanał vlogowy. Instagram, Twitch, Twitter, wszystko macie w opisie. Polecam i widzimy się jutro. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć.